Za chwilę rozpocznie się największa ofiara Pana Jezusa, msza święta. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy takie słowa: jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich. Panie Jezu, my właśnie tacy pragniemy być. Pragniemy być ostatnim, by być pierwszym przed Twoim obliczem. Duchu Święty, przyjdź do nas. Przyjdź do nas i otwórz nasze serca. Przyjdź i zjednocz nas w tej modlitwie. Przyjdź i wycisz nasze serca. Ty, Duchu Święty, który pochodzisz od Ojca, Duchu Święty, dawco życia, przyjdź do nas. Pragniemy Ciebie. Z naszych śpiewników pieśń numer 577. Nie jadę z Tobą. Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Duchu Święty, Tyś mądrością niezmierzoną. Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam i prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec. Duchu, przyjdź i prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Prowadź mnie, prowadź mnie, prowadź mnie, prowadź mnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem twoim.
kochani, z wielką radością gromadzimy się dzisiaj na wspólnej modlitwie po to, aby świętować zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądź uwielbiony, Panie, za dar Twojego zmartwychwstania. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, za te wszystkie dary i łaski, które w tym miejscu rozdajesz przez niepokalane serce Maryi. Dzisiaj w sposób szczególny przez świętego Ojca Pio, który jest jednym z patronów naszej wspólnoty miłości i miłosierdzie. W sposób szczególny chcemy naszą modlitwą na tym wspólnym zgromadzeniu ogarnąć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka, Ojca Świętego Seniora Benedykta. Pragniemy ogarnąć w sposób szczególny wszystkich biskupów, ogarnąć ich płaszczem modlitewnym, którego tak bardzo w tych czasach niepokoju potrzebują. Muszą mieć zaplecze modlitewne w naszych sercach, szczególnie księdza arcybiskupa Wacława Depo, naszych księży biskupów, z miejsc, z których pochodzimy, w których pasterzujemy. Wszystkich biskupów na całym świecie, wszystkich kapłanów, ojców tutaj zgromadzonych, wszystkich kapłanów wspólnoty miłości i miłosierdzie, wszystkich posługujących. W sposób szczególny też pamiętamy o naszych braciach z Czech i ze Słowacji, o ojcu Egidzie, którzy dzisiaj nie mogli być z nami, ojcu Maseo. I pragniemy dziękować Panu Bogu za Waszą obecność, za każdego z Was, gdziekolwiek teraz stoicie i gdziekolwiek jesteście, czy tu w kościółku, czy dalej, przed kościółkiem, czy nawet za murami. Każdy z Was dla Pana Jezusa jest bardzo ważny, najważniejszy. Nie jesteśmy jakąś szarą masą czy szarym tłumem. Wszystkich Chrystus nas kocha. Tak jak powiedział ojciec Daniel, pod wpływem Ducha Świętego, że Pan Jezus to jest szpital Pana Jezusa. Przyjeżdżamy tu do Jego szpitala, a On przewiązuje nam rany razem z Maryją, tą cudowną lekarką. Zakładają opatrunki na nasze serca. A tą przenajświętszą ofiarę w to szczególne święto zmartwychwstania naszego Pana za wstawiennictwem świętego Ojca Pio, ojciec ksiądz Andrzej sprawuje o potrzebne łaski, o Boże błogosławieństwo, o zdrowie, o zdrowie i o jedność małżeńską dla Iwony, dla Mateusza. Niech Maryja im błogosławi, niech ukryje ich w swoim sercu. Ojciec Kazimierz sprawuje tą przynajświętszą ofiarę o uwolnienie i uzdrowienie dla Łukasza. Ojciec Daniel tradycyjnie sprawuje tą mszę świętą za każdego z Was. Ogarnia swoim sercem te wszystkie problemy, trudności, wszystkie te ciężary, które są w Waszych sercach. Pragnie prosić za wstawiennictwem najpiękniejszej, najśliczniejszej, tej, której też szczególnie wczoraj oddaliśmy cześć Najświętszej Maryi Pannie, jej niepokalanego serca i świętego Ojca Pio, o Boże błogosławieństwo, o opiekę Matki Bożej dla Waszych rodzin, dla Waszych bliskich, za zmarłych z Waszych rodzin, dla tych, których nosicie w swoim sercu i których dzisiaj przywieźliście, a którzy tutaj być nie mogli, szczególnie chorych, cierpiących, niepełnosprawnych. Ksiądz Alojzy sprawuje tą Eucharystię o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla księdza proboszcza Tadeusza Knut i wikariuszy, księdza Macieja, księdza Tomasza, księdza Andrzeja i parafian z parafii świętego Marcina z Sierakowic. Ksiądz Tomasz sprawuje tą Eucharystię o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla pielgrzymów i ich rodzin z rejonu Kaszub. Ja sprawuję tą Eucharystię o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i matczynym płaszczem, aby okryła naszego ojca Daniela, całą wspólnotę miłości i miłosierdzia i wszystkich jej kapłanów posługujących i Was tutaj obecnych, a także i tych, którzy, u których dzisiaj już w sercu zrodziło się to piękne pragnienie wstąpienia do naszej wspólnoty. Ksiądz Grzegorz sprawuje tą Eucharystię w intencji Panu Bogu wiadomej. A teraz stańmy w prawdzie o sobie. Pan Jezus nas wszystkich zna.
I chcę, żebyśmy przed Nim tak naprawdę otworzyli swoje serce, abyśmy stanęli tacy, jacy naprawdę jesteśmy, z naszymi poranieniami, z naszymi codziennymi kłopotami, może zniewoleniami przed Panem. I przeprośmy Go szczerze, z całego serca. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Nad nami, Panie, zmiłuj się. Zmiłuj się nad nami, Chryste. Zmiłuj się nad nami, Chryste. Zmiłuj się nad nami, Chryste. Nad nami, Chryste, zmiłuj się. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Nad nami, Panie, zmiłuj się. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała, wielka chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże Baranku, Boży Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca, amen. Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu. Zarzuca nam przekraczanie prawa.
wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z rąk przeciwników. Dotknijmy Go obelgą i katuszą, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy Go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowa ust moich. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Bo powstają przeciw mnie pyszni, gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają oni Boga przed swymi oczami. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Cię chętnie składać ofiary i sławić Twe imię, bo jest dobre. Bóg podtrzymuje całe moje życie. Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Najmilsi, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą, oto kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich:
Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je w ramiona, rzekł do nich: kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Duchu Święty, który przebywasz w sercach wszystkich odkupionych, zbawionych w niebie, przebywaj w naszych sercach poprzez to słowo, które usłyszeliśmy. Pomóż nam przyjąć sercem to słowo. Pomóż nam, według tego, co mówi dzisiejsza Ewangelia, przyjąć Królestwo Boże jak małe dziecko i nie bać się być ostatnim i sługą wszystkich, tak jak uczył Jezus, tak jak naśladował Go w tym Święty Ojciec Pio. Szala Maria vetoi mene shala vetolon Adonai Maria vesoloi ferio solon Adonai Maria solon Edonai mene shalelelelele. Ta dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją Ewangelii z poprzedniej niedzieli. Tamta Ewangelia opowiadała nam o Chrystusie, który pytał swoich uczniów, apostołów, za kogo uważają Go ludzie, za kogo uważają Go sami apostołowie. Odpowiedź była apostołów, którą w imieniu ich wypowiedział Piotr, była prawdziwa, była doskonała. Ty jesteś Mesjasz. Potem Jezus zapowiada swoją mękę. Przyjmują to ze zdziwieniem, zgorszeniem. Piotr napomina Pana. Pan Jezus mocno karci Piotra, wręcz go uwalnia, egzorcyzmuje: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu. Potem Chrystus mówi też o krzyżu, że krzyż jest potrzebny, że krzyż wypala wszelkie zło, oczyszcza duszę, myśli, pragnienia, że obumieranie dla Chrystusa, dla tego świata równa się życie. Kiedy ja obumieram z miłości do Jezusa, nie chcę żyć jak żyje ten świat, naśladuję go. Nie pogardzam światem, ale miłuję Chrystusa ponad wszystko i chcę zbawienia świata. Tak powinien myśleć, chcieć każdy uczeń Jezusa. Bo jeżeli chce zachować swoje życie w tym świecie, to je straci, tak mówi Jezus. I właśnie dzisiejsze słowa są podobne do tych słów z Ewangelii. Jezus ponownie zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Może dzisiejsi mędrcy tego świata, może niektórzy psychologowie powiedzieli, że Pan Jezus miał jakąś obsesję na punkcie swojej przyszłości, swojej śmierci. Nie. On wiedział, co się stanie. On to zapowiadał.
On przygotowywał się całe swoje życie do tego wydarzenia. Do tego, żeby przez męczeńską śmierć, ale później też, to jest najważniejsze, zmartwychwstanie, zbawić wszystkich ludzi. Więc Jezus mówi, po trzech dniach zmartwychwstanę, po trzech dniach Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Więc ta zapowiedź jest ostatecznie wspaniała. Mówi Chrystus o zwycięstwie, o triumfie. Całe zło świata zostanie przez Chrystusa pokonane i zostało pokonane. Ale uczniowie nie rozumieją tych słów Pana Jezusa. Bali się Go pytać, no bo kiedy Pan Jezus zapowiadał po raz pierwszy swoją mękę, no to no właśnie Piotr tak się zachował, jak się zachował i potem został mocno skarcony, więc nikt nie chciał być w podobny sposób skarcony przez Chrystusa, mówiąc, że właśnie nie przyjdzie to na Ciebie, Panie, albo nie rozumiemy, co mówisz, po co nam to w ogóle mówisz. Po prostu przyjęli to w milczeniu, właśnie nie rozumiejąc. Nie mieli zrozumienia tych słów Jezusa. Dla nich to jeszcze była tajemnica po prostu nie do przyjęcia. A w tym czasie, kiedy Jezus mówił te słowa, ale także wcześniej, po prostu się posprzeczali, pokłócili się. Jezus też widział, że coś takiego się stało, więc mówi, o czym rozprawialiście w drodze. Co się z wami dzieje, bo jesteście tacy rozkojarzeni, rozproszeni, bo jesteście tacy przygnębieni, tacy pełni gniewu. Pokłócili się. Kto z nich jest największy? Jakie dziecinne? No, 12 chłopów dorosłych kłóci się, kto jest z nich największy? Jak małe dzieci, gorzej niż piaskownicy, małe dzieci. Piotr mówi, ja jestem większy, a potem Jan mówi, nie, to ja jestem. Potem może Judasz też się włączył, nie, to ja jestem z was największy, najlepszy, najwspanialszy, najwięcej cudów dokonałem. Może jeszcze Tomasz się włączył i może jeszcze z innych z apostołów. Także z boku, jak ktoś na to patrzył, no to wyglądało tak, właśnie żałośnie, śmiesznie. Bo to jest myślenie świata, właśnie takie ludzkie. Chcę być najlepszy, na pierwszym miejscu, najbardziej widoczny, nad wszystkimi rządzić, panować, używać, posiadać. Żeby wszyscy się ze mną liczyli. To jest pragnienie tego świata i w naszych sercach gdzieś to pragnienie też jest. Mniej czy bardziej obecne. Na przykład zdarza się w małżeństwie, właśnie żona, matka chce rządzić w domu. Albo odwrotnie, mąż. Czasami dochodzi do przemocy, do terroru, wręcz do dyktatury. Że może być w domu taki właśnie mały dyktator. Rządzi wszystkimi. Wszystkich tak po kątach, jak mówimy czasami przenośnie, tak poustawia, tak nieładnie mówiąc, ale mówiąc tak jak ludzie też zachowują się. Tata przychodzi z pracy i wszyscy milczą, są wystraszeni, bo co będzie robił teraz, jaki będzie kolejny jego krok. Czasami to też się zdarza. Więc apostołowie tak właśnie myślą. Są pełni wyniosłości, pychy, zawziętości. Nie odpuszczą jeden drugiemu. Nikt nie powie z nich drugiemu, ty bądź pierwszy, ty właśnie, nie ja. Pan Jezus stawia dziecko pośród tych 12 chłopów, apostołów. Spójrzcie na to dziecko, małe, bezbronne, pokorne, ciche, radosne, spokojne, w moich ramionach. Ono jest bezpieczne, nie boi się. Jest małe. Nie chce być większe. Jaką jest pociechą dla ojca, dla matki, małe dziecko. Tutaj też
jest na mszy świętej w pustelni wiele małych dzieci. I widać, jak rodzice, szczególnie jak matki, bardzo troszczą się o dzieci, jak je przytulają, całują, jak je uspokajają, pocieszają, bawią. Czasem może skarcą też, żeby to dziecko nie rozrabiało. Ale jest to wszystko z troski ojca, matki. Jezus mówi, to dziecko będzie w królestwie. I kto z was będzie ostatnim, najmniejszym, sługą wszystkich i będzie małym dzieckiem, to ten z was jest tak naprawdę pierwszy, wielki, potężny w oczach moich. Bo taki człowiek może wszystko wyprosić, wszystko otrzyma ode mnie i od mojego Ojca. Widzimy, jak Pan Jezus bardzo prosto mówił, jasno. Nie prawił im jakichś skomplikowanych nauk na temat Boga, na temat swój. Prosta nauka wiary, zaufania, dzieciństwa, pokory, służby. Dzisiaj wspominamy patrona naszej wspólnoty i patrona każdego z nas, świętego Ojca Pio. Ten człowiek rzeczywiście stał się mały, stał się dzieckiem, stał się świętym, ale nie było tak od początku. On do świętości był przez Jezusa ukrzyżowanego prowadzony od dzieciństwa, to prawda, ale nie znaczy, że od dzieciństwa był święty. Osiągnął szczyty świętości, ale też wiemy, że zmagał się ze swoimi słabościami charakteru, wadami, był gwałtowny, był czasami gburowaty, był nieprzystępny, niekiedy czasami zachowywał się w taki sposób, że właśnie ludzie się obrażali, że się gniewali też wręcz na Ojca Pio. Czasami się poczuli właśnie źle potraktowani, zranieni, odrzuceni. I on za to przepraszał, żałował, spowiadał się z tego. Pracował nad swoim charakterem przez całe swoje życie. Nawet przed śmiercią też ci, którzy byli przy Ojcu Pio, to mówili, że on właśnie był taki aż do końca. Że burknął czasami jeszcze przed śmiercią jeszcze coś tam, tak, że ten brat, który też się nim opiekował, no to też był zaskoczony, że Ojciec Pio tak przed śmiercią się zachowuje. Ale z drugiej strony Ojciec Pio zaraz przepraszał i potem się też spowiadał z tej swojej porywczości. Więc twój i mój charakter, kiedy nad nim pracuję, to może być również pomoc do tego, żeby stać się pokornym, żeby uniżać się przed Panem. Że Pan Jezus właśnie ten charakter nam taki dał od właśnie odpoczęcia, od dzieciństwa, żebyśmy właśnie nie pozwalali na rozwój wad, ale na rozwój cnót. Żeby też przepraszać, uniżać się przed Bogiem, przed innymi. Bo kiedy idę do spowiedzi, no to muszę przeprosić. Boże, przepraszam Ciebie, wybacz mi, żałuję. Więc nie jest najbardziej szczęśliwy ten człowiek, który nie grzeszy, tylko ten, który, jeżeli upadnie, zgrzeszy, zaraz się uniża, upokarza, przeprasza, żałuje, chce to naprawić. Pracuje nad tym, żeby to zmienić. Z pomocą łaski Bożej udaje mu się zmienić wadę w cnotę. Gwałtowność w łagodność, gniewliwość w życzliwość. Pycha zostaje zamieniona na pokorę. Oziębłość w żarliwość. Dlatego nie możemy się wymawiać, a gdzie mi tam do Ojca Pio, czy do innych świętych. Ojciec Pio też podobnie myślał. W wielu swoich listach
które pisał do swoich ojców duchownych, ojca Benedykta i Augustyna, to widać jego życie w prawdzie. On znał siebie, a jednocześnie widział wielkie dzieło Bożego miłosierdzia w swojej duszy, w swoim życiu. Ojciec Pio bardzo czcił świętego Franciszka, bo kapucyni to jest odłam franciszkanów. To jest też duchowość świętego Franciszka. Jeszcze nawiążę do świętego Franciszka, jeszcze w związku z ojcem Pio. Święty Franciszek z Asyżu w 1224 roku na górze Alvernia we Włoszech 17 września, to było w nocy, otrzymał stygmaty. Pierwszy w historii święty, który otrzymał stygmaty, czyli rany Jezusa na swoim ciele. Święty Franciszek bardzo czcił Chrystusa ukrzyżowanego, bardzo, bardzo kochał Chrystusa, którego nazywał miłością niekochaną, odrzuconą, pogardzoną. I zobaczył, kiedy modlił się żarliwie na tej górze do Chrystusa, zobaczył Chrystusa, który w postaci jakby serafina na krzyżu podchodzi, czy bardziej, można powiedzieć, wręcz bardziej przylatuje do Franciszka. Franciszek był zaskoczony, bo nigdy nie widział Chrystusa krzyżowanego w postaci serafina. Jest taka na ten temat też w życiorysie świętego Franciszka, właśnie na ten temat jest opis, jak to wyglądało. Jest to potwierdzone przez również przede wszystkim samego świętego Franciszka, ten opis, że tak było dokładnie. Więc Franciszek widział Chrystusa, był zadziwiony tym, co widział. Poczuł wielką miłość do Chrystusa i poczuł miłość przede wszystkim Chrystusa do siebie. Widział Chrystusa z jednej strony uwielbionego, a z jednej strony jeszcze jakby cierpiącego. I doświadczył współczucia wobec Chrystusa ukrzyżowanego. I w pewnym momencie poczuł się zanurzony w świetle Chrystusa ukrzyżowanego. I na swoich dłoniach, stopach, boku zobaczył ranę, że został przebity, zraniony. To była noc, późna noc, to było tak, że niektórzy ludzie, którzy byli daleko, myśleli, że to już widząc pewne światło, które ogarnia tą całą górę, myśleli, że wschodzi słońce. A to Chrystus, światłość, Jezus ukrzyżowany, ukazywał się Franciszkowi i zranił go. Ale te stygmaty to były rany miłości. Z miłości zadane przez Chrystusa Franciszkowi. Franciszek ukrywał te rany przed swoimi braćmi. Jeden z braci miał obowiązek też opiekować się Franciszkiem, pomagać mu i też. I Franciszek urywał swoje rany, ale ten zobaczył rany Chrystusa i mówi, co to? To są rany Chrystusa. A ten Franciszek powiedział, nie interesuj się, bracie, swoimi sprawami. Czyli też jak trzeba, to potrafił odpowiedzieć Franciszek właśnie swoim braciom, swojemu bratu. Dwa lata później, to było z nocy na 3-4 października, Franciszek otoczony swoimi braćmi, przeniesiony do Asyżu, prosił, żeby go położyć na ziemi i zdjąć z niego habit. Chciał umierać jako człowiek ubogi, nagi. W tym czasie też stracił całkowicie wzrok, bo płakał przez wiele lat nad męką Chrystusa.
Pod wpływem tego powstała choroba oczu, popróbowali ją w różny sposób leczyć, ale w końcu oślepł. Nie widział Asyżu, ale mówił: błogosławię Asyż, miasto pokoju, w którym żyłem, w którym objawił mi się ukrzyżowany. Ojciec Pio otrzymał stygmaty w 1918 roku, 20 września. Odprawił mszę świętą wcześniej rano w chórze klasztornym w San Giovanni Rotondo, w małym kościółku Matki Bożej Łaskawej. Modlił się, dziękował Panu. I miał wtedy, jak opowiada, wizję Chrystusa ukrzyżowanego, Kalwarii. Chrystusa, który cierpi za wszystkich ludzi, za cały świat. A wcześniej pytał się: Chryste, czy podobam się Tobie? Co mam czynić? Tyle osób cierpi, tylu ludzi umiera w grzechach, tylu się potępia. Jak mogę Ci pomóc, Jezu? I w tej wizji Chrystus też mu się ukazał, tak jak Franciszkowi, i zranił go, ojca Pio. Niektórzy z Was na pewno byli w San Giovanni Rotondo, widzieli więc ten mały chórek, ten krzyż, przed którym ojciec Pio otrzymał stygmaty. To, można powiedzieć, takie mistyczne miejsce zaślubin ojca Pio z Jezusem ukrzyżowanym. Rany to jak takie duchowe obrączki. Stygmaty mówiące: to jest mój syn umiłowany, tak jak Franciszek. Ojciec Pio sam też często mówił swoim duchowym dzieciom, że doświadczał wielkiego bólu w tych ranach. Nie mógł po prostu odpoczywać, nie mógł spać. Jego sandały, w których chodził, są też tak zdeformowane właśnie, że jak u człowieka, który właśnie chodzi na zewnętrznej stronie stóp, bo bał się z bólu też kłaść całą stopę na ziemię, na posadzkę, bo tak go bolało. Więc ojciec Pio też krwawił cały czas, przez 50 lat. Więc to był kapłan ofiara, kapłan męczennik. Prosił Chrystusa, żeby mu odpowiedział, co ma czynić. I Chrystus mu pokazał: masz być moim męczennikiem, aby ratować tych, za których się modliłeś, wstawiałeś. Tysiące dzieci, o tym wspomniałem wczoraj, duchowych, zgromadziło się, aby świętować 50 lat od otrzymania przez ojca Pio stygmatów. 50 lat błogosławionych, ale trudnych i bolesnych, pełnych upokorzeń, a jednocześnie zwycięstw. Rzeczywiście za chwilę miał umrzeć bohater, wojownik, żołnierz Chrystusa, a właściwie dowódca wojsk duchowych Pana. Na kilka dni przed śmiercią ojca Pio te rany się zabliźniły, zniknęły. A niektórych to był dowód, że to wszystko było mistyfikacją przez 50 lat, średniowiecze, oszustwo. Dlatego niektórzy mówili ojcu Pio, że to oszust, nawet jego współbracia, kłamca, że oszukiwał wszystkich, że wszyscy dali się nabrać. Po prostu Chrystus, który mu się wtedy ukazał 50 lat wcześniej, powiedział: po 50 latach te rany znikną. I tak się stało. Tak jak Chrystus mówił. Jak Pan zapowiedział mu. Ojciec Pio więc zbliżał się do tego momentu. Odprawił mszę świętą 22 września po raz ostatni. Wielu ludzi płakało, widząc, jak ojciec Pio się zatacza przy ołtarzu. Jest tak słaby. Zbliżała się śmierć, ale tak naprawdę moment narodzin dla nieba, dla chwały, dla królestwa. Tylu ludzi go nienawidziło, ale także tylu ludzi go kochało. Mnóstwo ludzi było więc w kościele i przed klasztorem, modląc się, czuwając, wstawiając się za ojcem Pio. Ojciec Pio, kiedy umierał, wypowiedział ostatnie słowa: Jezus, Maria, i umarł, tak jakby zasnął. To mniej więcej było 23 września,
w 2:30 w nocy. Ojciec Pio jeszcze przed śmiercią powiedział takie jedne z ostatnich też swoich słów jeszcze przed tymi słowami Jezus Maria, że wielu mówi o mnie, że zrobiłem zamieszanie w kościele, tak mówił o sobie, ale dopiero po śmierci namieszam. I widzimy, że przez 50 lat ojciec Pio się nie uspokoił, tylko naprawdę nieźle namieszał, jeszcze bardziej niż za życia i będzie chyba coraz gorzej. Będzie jeszcze bardziej przez ojca Pio działał Chrystus miłosierny, zmartwychwstały. Niedawno też jako wspólnota byliśmy na pielgrzymce naszej wspólnotowej właśnie do San Giovanni Rotondo i widać, że to miejsce żyje. Wielu Polaków tam przyjeżdża, modli się. Tyle łask, które otrzymują za wstawiennictwem ojca Pio. I tak będzie na pewno, z pewnością do końca życia, do końca świata. Do końca świata tak na pewno będzie. Wiemy też, niektórzy z was już słyszeli też tą wypowiedź ojca Pio, ale jeszcze powtórzę dla tych, którzy nie słyszeli dzisiaj też, wspominając to, ten piękny dzień ojca Pio, jego narodzin dla nieba, kiedy mówił, że do swoich duchowych dzieci mówił tak, że na modlitwie prosił Pana Jezusa, żeby po śmierci pozwolił mu być przy bramach niebieskich. I powiedział, moje duchowe dzieci, moi synowie, córki, będę stał w niebie przed bramą niebieską i nie wejdę do nieba, póki każde z moich duchowych dzieci do nieba nie wejdzie. Dopiero ja wtedy na końcu wejdę do nieba. Więc na pewno tak jest, że ojciec Pio czeka również na te swoje duchowe dzieci, które za jego wstawiennictwem powierzają się Bogu miłosiernemu. Na pewno modli się więc i za nas. I na pewno też cieszy się, że traktujemy go za swojego ojca, przyjaciela, brata, patrona. I przede wszystkim cieszy się sam Chrystus, który chce, żebyśmy widzieli wielkie dzieła w ojcu Pio, które właśnie Chrystus dalej, jak wspomniałem, będzie dokonywał. Bo święty to ktoś, kto nie jest martwy, tylko ktoś, kto jest żywy. Mimo że często modlimy się przy relikwiach danych świętych, ale nie modlimy się przecież do martwych kości, do kościotrupa przecież, nieładnie mówiąc, ale modlimy się do świętego, który żyje. Do świętego, który wiele może wyprosić u Boga, który jest szczęśliwy i cieszy się pełną chwałą w niebie. Więc ojciec Pio chce mieć swoje miejsce również w pewnym sensie w naszych sercach. Ojciec Pio też do swoich dzieci właśnie tak mówił: zostawcie mi trochę miejsca w waszych sercach. Niech zawsze w waszych sercach będzie Chrystus i Maryja, ale zróbcie miejsce także dla mnie w waszych sercach. Dlatego ojcze Pio, w naszych sercach jest Jezus i Maryja, ale także bądź również i ty. Wyznajmy teraz naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowanym również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został wyniesiony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków, wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest, odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez wstawiennictwo świętego ojca Pio, przez wstawiennictwo, potężne wstawiennictwo naszej ukochanej mamy Maryi, powierzmy dobremu Ojcu, który jest w niebie, nasze pokorne prośby. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby z radością głosili Ewangelię i dawali świadectwo o Bożej miłości. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za samotnych i pogrążonych w rozpaczy, aby mogli cieszyć się obecnością drugiego człowieka. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za rodziny i wspólnoty, aby troszczyły się o sprawy Boże i pielęgnowały wzrastającą miłość. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za przygotujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, małżeństwa lub kapłaństwa, aby wzrastała w nich miłość do Pana Boga i bliźnich. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za potrzebujących pomocy, aby z ufnością, prosząc Pana Boga o łaskę, doświadczali naszego wsparcia. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za nas, tu zebranych, abyśmy wprowadzali w nasze relacje z Bogiem i z bliźnimi porządek miłości, która czyni nas i innych szczęśliwymi. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. We wszystkich tych intencjach, w których sprawowana jest ta przenajświętsza ofiara, we wszystkich waszych intencjach. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Wszechmogący, wieczny Boże, bądź uwielbiony w Trójcy Świętej przez życie świętego Ojca Pio, przez życie najpiękniejszej, najśliczniejszej, najczystszej naszej Mamy, Najświętszej Maryi Panny, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z naszych śpiewników pieśń numer 783.
najmniejszym, abym potem stał się wielkim w Twym królestwie, Panie. Uczyń mnie najmniejszym, abym potem stał się wielkim w Twym królestwie, Panie. Uczyń mnie najmniejszym, abym stał się wielkim w Twym królestwie, Panie. Uczyń mnie najmniejszym, abym potem stał się wielkim w Twym królestwie, Panie. Uczyń mnie najmniejszym, abym potem stał się wielkim w Twym królestwie, Panie. Uczyń mnie najmniejszym, abym potem stał się wielkim w Twym królestwie, Panie. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę ze stanu swoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały nieba. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia. Hosanna, 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 Hosanna.
Hosanna! 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 Hosanna na wysokości! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! Hosanna! 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 Hosanna na wysokości! Hosanna! 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 Hosanna na wysokości! Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy Cię swoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o zmarłych z naszych rodzin, o zmarłych kapłanach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi.
i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, Matką Miłości i Miłosierdzia, Matką Boską Kapłańską, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, z patronem dzisiejszego dnia, ze Świętym Ojcem Pio, a także z Jego Duchowym Ojcem, ze Świętym Franciszkiem z Asyżu i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój z wami wszystkimi. Baranku Boży, Ty gładzisz grzechy świata.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta będzie rozdzielana wzdłuż kościoła przez schody za bramą, za murami i po naszej lewej stronie wzdłuż bramy żelaznej. Prosimy zrobić przejścia, szczególnie z kościoła. Proszę wyjść ze środka szczególnie. Pieśń numer 156. Przyjdźcie do stołu miłosierdzia, gdzie ciało i krew Pana jest. Wszyscy spragnieni przybądźcie, nakarmić dusze swe. Przyjdźmy, bo Pan nas zaprasza, ciąga przebitą dłoń. Syćmy się ciałem Chrystusa, bo przez nie nam życie dał On. Przyjdźcie, bo Pan nas zaprasza, wyciąga przebitą dłoń. Syćmy się ciałem Chrystusa, bo przez nie nam życie dał On. Przyjdźcie do stołu miłosierdzia, gdzie ciało i krew Pana jest. Wszyscy spragnieni przybądźcie, nakarmić dusze swe. Przyjdźmy, bo Pan nas zaprasza, wyciąga przebitą dłoń. Syćmy się ciałem Chrystusa, bo przez nie nam życie dał On. Przyjdźmy, bo Pan nas zaprasza, wyciąga przebitą dłoń. Syćmy się ciałem Chrystusa, bo przez nie nam życie dał On. Przyjdźcie do stołu miłosierdzia, gdzie ciało i krew Pana jest. Wszyscy spragnieni przybądźcie, nakarmić dusze swe. Przyjdźmy, bo Pan nas zaprasza, wyciąga przebitą dłoń. Syćmy się ciałem Chrystusa, bo przez nie nam życie dał On. Przyjdźcie do stołu miłosierdzia, gdzie ciało i krew Pana jest. Wszyscy spragnieni przybądźcie, nakarmić dusze swe. Przyjdźmy, bo Pan nas zaprasza, wyciąga przebitą dłoń. Syćmy się ciałem Chrystusa, bo przez nie nam życie dał On.
przyjdźmy, bo Pan nas zaprasza. Wyciąga przebitą dłoń. Sydźmy się ciałem Chrystusa, bo przez nie nam życie dał On. Przyjdźmy, bo Pan nas zaprasza, wyciąga przebitą dłoń. Sydźmy się ciałem Chrystusa, bo przez nie nam życie dał On. Pieśń numer 485. Wie
daj napoju zupełnie gaszący. Pieśń numer 324, 327. Dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam siebie i my mamy się nic z ludźmi dzielić. Dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei. Nadziei. Bóg ofiarował nam siebie, Bóg nam siebie dał, i my mamy się nim z ludźmi dzielić. Chleba tego nie zabraknie, rozmnoży się podczas łamania. Potrzeba tylko rąk naszych i gotowości dawania. Dzielmy się wiarą jak chlebem, wiarą dzielmy się, dajmy świadectwo nadziei, nadziei. Bóg ofiarował nam siebie, Bóg nam siebie dał, i my mamy się nim z ludźmi dzielić. Dzielmy się wiarą jak chlebem, wiarą dzielmy się, dajmy świadectwo nadziei, nadziei. Bóg ofiarował nam siebie, Bóg nam siebie dał, i my mamy się nim z ludźmi dzielić. Nikt nie zapala lampy, by potem ją schować pod kocem. Skoro noc znów światłem natknął, trzeba z tym światłem iść drogę. Dzielmy się wiarą jak chlebem, wiarą dzielmy się, dajmy świadectwo nadziei, nadziei. Bóg ofiarował nam siebie, Bóg nam siebie dał, i my mamy się nim z ludźmi dzielić. Dzielmy się wiarą jak chlebem, wiarą dzielmy się, dajmy świadectwo nadziei, nadziei. Bóg ofiarował nam siebie, Bóg nam siebie dał, i my mamy się nim z ludźmi dzielić. Odrzućmy zwątpienia i trwogę, i choć świat śmieje się z proroku, musimy świadczyć odważnie w służbie ludziom i Bogu. Dzielmy się wiarą jak chlebem, wiarą dzielmy się, dajmy świadectwo nadziei, nadziei. Bóg ofiarował nam siebie, Bóg nam siebie dał, i my mamy się nim z ludźmi dzielić. Dzielmy się wiarą jak chlebem, wiarą dzielmy się, dajmy świadectwo nadziei, nadziei. Bóg ofiarował nam siebie, Bóg nam siebie dał, i my mamy się nim z ludźmi dzielić.
dzielmy się wiarą jak chlebem. Wiarą dzielmy się. Dajmy świadectwo nadziei. Nadziei. Bóg ofiarował nam siebie. Bóg nam siebie dał. I my mamy się nic z ludźmi dzielić. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Kochani, bardzo chciałbym zachęcić Was gorąco do modlitwy za wszystkich kapłanów, za wszystkie siostry zakonne, za wszystkie osoby powołane do różnych instytutów. I bardzo Was proszę o tę modlitwę, która jest teraz Kościołowi Świętemu bardzo mocno potrzebna. Proszę szczególnie o modlitwę w intencji naszych księży biskupów, w intencji Ojca Świętego Franciszka, całej naszej wspólnoty miłości, miłosierdzie i siebie nawzajem. Bardzo Was prosimy o tę modlitwę. Teraz, no właśnie, teraz w związku z tym, co mówił ksiądz Michał, więc pomódlmy się w tych intencjach i także za kapłanów, którzy tutaj są z nami dzisiaj, również za księdza diakona, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Teraz, zaraz po błogosławieństwie będzie modlitwa wstawnicza, także teraz nie będzie przerwy, bo nie chcemy, żebyście też czekali na tą modlitwę, ale żeby od razu była modlitwa, żebyście byli od razu omodleni. Po modlitwie wstawniczej tutaj przy kaplicy będzie siostra z naszej wspólnoty przyjmująca do wspólnoty, do pierwszego albo do drugiego kręgu wspólnoty. Później będzie adoracja po modlitwie wstawieniczej. O 15 będzie koronka do Bożego Miłosierdzia. Drugi raz dzisiaj ją odmówimy, a później dla tych, którzy zostaną, to udamy się tutaj do parku i będzie poświęcenie kaplicy, a przede wszystkim figurki świętego Ojca Pio. Także kto będzie chciał, to niech zostanie na modlitwę po koronce, potem odmówimy litanie do świętego Ojca Pio. Tam jest już figurka umocowana świętego Ojca Pio z San Giovanni Rotondo. Także chcemy ten dzień i samego świętego Ojca Pio w taki sposób uczcić. Jeżeli chodzi o spowiedź, to te osoby, które zapisały się na spowiedź, tutaj są na liście do spowiedzi, na rozmowę duchową, to dopiero właśnie po
pokorące po tym poświęceniu będę przyjmować tutaj w zakrystii. A i właśnie tutaj również tam, gdzie jest domek, kana i przed tym domkiem będzie możliwość nabycia ognia Jezusa. Jeżeli chodzi o nowe numery, jeżeli chodzi o starsze, to też będą do rozdawania. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pieśń numer 187. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Imię swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś wód. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca tego zapałem, my krew i potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Stawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś łód. Dziś wypłyniemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich, tej prawdy siecią i słowem życia. I wszyscy razem. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś łód. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
brzegu.